Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Tym razem czytamy fragment drugiego listu Pawła do Koryntian, z rozdziału czwartego, pierwsze cztery wersety. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Fragment, który przeczytaliśmy, wyraźnie mówi nam o ludziach, którzy są podzieleni. Jedni Ewangelie przyjmują, Inni ewangelii nie przyjmują. To jest odwieczny problem. Można powiedzieć, że od samego początku chrześcijaństwa prowadzone były dyskusje, jak to jest, że jedni się nawracają, a inni się nie nawracają. Kto tu jest winien tego, tego stanu rzeczy i kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za to, jeśli w ogóle ktokolwiek ją ponosi. Można powiedzieć, że pośród wielu ruchów teologicznych są dwie, dwa skrajne. Jedni mówią, że no po prostu no Bóg im nie pozwolił się nawrócić i się nie nawrócili. A drugi mówi, to tak tylko jest napisane, Bóg i tak wszystkich zbawi. No dobrze, ale co tu jest napisane? Najpierw czytamy o tym, że Paweł i jego współpracownicy zostali posłani do służby głoszenia Ewangelii i czynią to. Czynią to uczciwie, nie fałszują Ewangelii, nie próbują ludzi przekonywać ludzkimi, własnymi sposobami. Rozumieją, że Ewangelia ma być głoszona w takiej formie, w takiej treści, jaka została im powierzona, a Duch Święty jest od tego, żeby ludzi przekonywać, i żeby ci byli w stanie uwierzyć. To jest uczciwe postawienie sprawy. Natomiast pisze apostoł rzecz bardzo ciekawą. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy gidą. No i tutaj mamy pierwszy problem. Problem wynikający z tłumaczenia absolutnie niewłaściwego, dlatego że powinno być tutaj napisane, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy dają się gubić. Jest ogromna różnica w tym zapisie, jaki mam w Biblii Warszawskiej. A w tym zapisie, jaki znajdujemy w oryginale. Dlatego, że zapis w Biblii Warszawskiej mówi, no w zasadzie podaje efekt końcowy tej całej sytuacji, czyli dla tych, którzy giną, węgiel jest zasłonięta. Koniec, kropka. I sugeruje, że trochę tak, jest bez udziału tych ludzi. Że oni nie mieli wpływu na to. Natomiast Greka mówi wyraźnie że zasłonięta jest Ewangelia dla tych ludzi, którzy dali się gubić, zgubić, dają się gubić, dali się zgubić. Dlaczego się dali zgubić? Czwarty, rozdział, czwarty werset o tym mówi, w których Bóg tego świata, w tych ludziach, Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzące aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Tutaj znajdujemy przyczynę, dla której wielu ludzi na tym świecie nie przyjmuje Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie przemawia do mnie teologia, która mówi, że Bóg pewnych ludzi przeznaczył na potępienie, a innych przeznaczył. Do zbawienia. Kompletnie to do mnie nie przemawia, tym bardziej, że możemy przeczytać w Słowie Bożym, iż Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i poznali prawdę. To słowo, z przekonaniem teologów, niektórych oczywiście, że część ludzi jest z góry przeznaczona na śmierć i potępienie, no, nie idzie w parze w żaden sposób. Natomiast w tym fragmencie Słowo Bożego znajdujemy informację, która jest niezwykle ważna z tego powodu, że niestety e, lekceważąc ją, możemy siebie albo innych doprowadzić do katastrofy. Ponieważ, po pierwsze, czytamy, że przed pewnymi ludźmi Ewangelia jest zasłonięta. I to jest fakt. To jest coś, co obserwujemy. Tam, gdzie głoszony jest Ewangelia, część ludzi, no, pomijając jaka część, ale część ludzi reaguje pozytywnie, a część ludzi negatywnie. Nawet nie chodzi o to, że są wrogowie nastawieni, po prostu obojętnie traktują Słowo Boże. Ciekawy werset na ten temat znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, 1.18. 11, gdzie czytamy, że dla niektórych przynajmniej ludzi mowa o krzyżu jest głupstwem. Głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy, zbawienie jest mocą Bożą. Dlaczego ludzie reagują, część oczywiście ludzi reaguje obojętnie na, na mowę o krzyżu, czyli szerzej mówiąc na, na Ewangelię zbawienia? No, dlatego, że dla nich to jest głupstwo. Ja nie chcę wchodzić w umysły takich ludzi, nie chcę zastanawiać się, jakimi drogami podążają ich myśli, bo najczęściej to są ludzie bez myśli, żeby było jasne. Ale dla nich, kiedy słyszą Ewangelię zbawienia, nie robi to na nich wrażenia. Po prostu dla nich to jest jedna z kolejnych dziwnostek, jeśli tak można powiedzieć, którą słyszą, widzą w swoim życiu. Nie są zainteresowani. Pytanie: dlaczego nie są zainteresowani? A czwarty werset, o którym już mówiliśmy, mówi tak, że ich umysły zostały zaślepione przez Boga tego świata. Książę tego świata jest znany, to jest diabeł. Biblia o tym niejednokrotnie powiada i nigdy nie zaprzecza temu faktowi, żeby było jasne. Książę tego świata, diabeł, zaślepia umysły ludzi. To jest bardzo ciekawy zwrot. Zaślepić czyjś umysł, znaczy co zrobić? Trzeba zrobić, dokonać pewnej operacji, która polega na tym, żeby ten umysł nie przyswajał czegoś, co jest niebezpieczne, dlatego że on, ten człowiek może się wtedy nawrócić, albo przynajmniej zacząć się zastanawiać nad Ewangelią. A więc trzeba ten umysł zaśmiecić. To jest pierwsza rzecz, trzeba go tak zaśmiecić. Jak dzieje się to często w urządzeniach typu komputer, gdzie jeżeli jest mnóstwo śmieci, to komputer zaczyna kiepsko pracować. Zaczyna się zawieszać, czasami się wyłączy. Mówi się wtedy, trzeba zresetować. No oczywiście nie zawsze to pomaga, ale w większości przypadków pomaga. Śmieci zostają usunięte, wyrzucone. Bóg tego świata śmieciami zaślepia umysły, czyli zatruwa je, czym się tylko da. Tych impulsów jest cała masa, a to telewizja, a to internet, a to nowy samochód, a to nowe wczasy, a to wojna, a to kobiety lub mężczyźni, ciuchy, moda, no cała masa impulsów, które sprawiają, że ten ludzki umysł zaczyna być tak zaśmiecony, że się mówiąc kolokwialnie zatyka. I wtedy, kiedy człowiek słyszy Ewangelię, to to dla niego jest tak, jakby ktoś mu zaczął opowiadać o kosmitach. Jego to nie obchodzi, bo on ma codzienne sprawy, codzienne problemy. Co go obchodzą kosmici? I on nawet nie wie, że został oszukany, zwiedziony. On nawet nie wie, że to wszystko dlatego, że jego umysł nie przyswaja sobie prawdy, bo jest zaśmiecony kłamstwem. Tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana, kiedy taki umysł słyszy prawdę, to uznaje ją za kłamstwo, a kiedy słyszy kłamstwo, to uznaje je za prawdę, bo taka jest jego natura, po prostu. Wszystko to przeciwko człowiekowi dzieje się z jednego powodu: aby światło Ewangelii o chwale Chrystusa nie zaświeciło. W sercu tego, w duszy, w sercu tego człowieka. To jest straszne nieszczęście. Podobnie dzieje się wtedy, kiedy ludzki umysł jest zaśmiecony religią. Taką religią dewocyjną, bym powiedział. I wtedy wszystko to, co przychodzi z zewnątrz jako prawda, jest uznawane za kłamstwo bo w jego umyśle się to nie mieści. Nie ma miejsca takiego, gdzie mogłoby się to usadowić, ponieważ cały jego umysł jest dosłownie zawalony religijnymi kłamstwami i on nie jest w stanie tego w żaden sposób przyswoić. Zą potrzebny jest reset. Ten reset w wymiarze duchowym to nic innego jak duchowa śmierć. Stary człowiek musi umrzeć, aby nowy człowiek mógł się Narodzić. No, kto, ale ktoś powie, no, ale jak? No to Bóg nie ma mocy, żeby, żeby rozświetlić umysł i serce człowieka? Ale rzeczywiście, że ma. Bóg wielokrotnie przemawia do ludzi. Nawet do najbardziej zapamiętałych grzeszników. Ale Bóg nie zmusza nikogo do tego, żeby był wierzącym. Ja wiem, że to nie pasuje do pewnej teologii, ale tak jest. Bóg nie zmusza nikogo, aby był wierzącym. Dlatego, że jeśli kogoś zmusisz, żeby był wierzący, to nie będzie wierzący, tylko on będzie zmuszony do tego, żeby wykonywać pewne rzeczy, które związane są z tą nową, dla niego to będzie nowa religia ponieważ on nie przyswoił tego umysłowo, intelektualnie, duchowo. To jest obce dla niego, został tylko przymuszony do tego. Myślicie, że, że Bóg jest zainteresowany, aby mieć społeczność z takimi ludźmi? No bardzo by to było dziwne. Nie znajduję po takiego potwierdzenia w Biblii, w żadnym miejscu. Bóg przemawia do ludzi nieustannie. Bóg jest pełen miłości, jest pełen cierpliwości. Jest pełen troskliwości: dba o swoich ludzi, dba o każdego, którego stworzył. No ale kiedy słyszymy Ewangelię i Duch Święty nas przekonuje, to ponosimy wtedy, w jakim sensie, ponosimy konsekwencje swojego dotychczasowego życia. Jeśli nasz umysł jest kompletnie wyprany, Nasze serce, nasza dusza, nasz umysł wyprane są z jakiegokolwiek nazwijmy to kolokwialnie dobra. To wszystko to, co dobre, uznamy za złe, bo nie znamy niczego innego. Można powiedzieć tak, jak mówi Greka, że dosłownie sami siebie dajemy gubić. Sami siebie dajemy gubić. To tak jakbyśmy my na siebie wydawali wyrok śmierci. Żaden grzesznik oczywiście sam z siebie nie może być wierzącym, żeby było jasne. Dzięki Bożej łasce stajemy się wierzącymi ludźmi, to prawda. Ale prawdą również jest, że Boża łaska nie zmusza człowieka do tego, żeby był wierzący, ponieważ Zmuszony do, do wiary człowiek nie byłby przemienionym człowiekiem. Bo nie da się człowieka przemienić, jeśli on tego nie chce. No tak, ale on jest zmuszony. To, że jest zmuszony, nie znaczy, że chce. Po prostu jest zmuszony. Później, kiedy próbujemy takich pewnych delikwentów przymuszać, to się dziwimy, że oni w jakimś momencie wszystkim rzucają i odchodzą. No, najłatwiej powiedzieć, że on nigdy nie był wierzący. Co nie jest prawdą, ale też uczy nas to, że nie powinniśmy do niczego ludzi przymuszać. To należy zostawić Bogu. To Bóg będzie przekonywał przez Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty nie przekona kogoś, to jak sobie wyobrażamy, że my kogoś przekonamy, a jakichś argumentów użyjemy? Nie ma takich argumentów, ponieważ tu są potrzebne argumenty duchowe, nie intelektualne. Jest ważne oczywiście, aby umieć posługiwać się argumentami intelektualnymi, temu służy apologetyka, ale nawet apologetyka nie jest w stanie człowieka przyprowadzić do wiary. Jest w stanie tylko udowodnić mu intelektualnie, że się myli albo że istnieje możliwość, której on nie chce uznać. I tutaj oczywiście wkracza Duch Święty i przekonuje człowieka, aby uwierzył. Wszystko to, co dzisiaj powiedzieliśmy, ma służyć tylko jednemu: żebyśmy byli mądrzy w głoszeniu Słowa Bożego i nie wyręczali nigdy Boga. My mamy głosić, my mamy dawać świadectwo, my mamy trwać, a ludzie patrząc na nas będą przekonywani, Patrząc nie i słuchając nas oczywiście, będą przekonywani przez Ducha Świętego. To jest dobry podział ról. Pilnujmy tego, trzymajmy się tego i służmy Bogu z radością. Amen.